nie rozdzielą nas kruki ni wrony. Nie rozdziobią nas kruki i wrony ani nic. Nie rozszarpią nas sztuki poezji wściekłe kły. Ruszaj się Bruno, idziemy na piwo, niech chybnie brakuje tam nas. Od stania w miejscu nie jeden już zginął, nie jeden zginął już kwiat. Nie omami nas forsa i słaby, pusty dźwięk. Inną ścigamy postać realnej zjawy tren. Ruszaj się Bruno, idziemy na piwo, niech chybnie brakuje tam nas. Od stania w miejscu nie jeden już zginął, nie jeden zginął już kwiat. Nie zdechniemy tak szybko, jak sobie roi śmierć. Ziemia dla nas za płytka, fruniemy w górę gdzieś. Ruszaj się Bruno, idziemy na piwo, niech chybnie brakuje tam nas. Witam Państwa z Myśliborskiej plaży. Relacjonujemy dla Państwa 7. Festiwal Piosenki Żeglarskiej i Turystycznej, który odbywa się właśnie tutaj, na plaży w Myśliborzu. Jest to bardzo ważne wydarzenie dla naszego miasta. Nie tylko dlatego, że odbywa się 7. edycja tego festiwalu, ale głównie dlatego, że przyjechała do nas telewizja szczecińska, która będzie miała 3 tak zwane wejścia na żywo. I to, co dzieje się tutaj, co Państwo oglądacie, będą mogli obejrzeć wszyscy telewidzowie, którzy odbierają regionalną, lokalną telewizję szczecińską. Oprócz tego przyjechał tutaj mamobus i wszystkie panie w wieku od 50 do 69 lat mogą się za darmo przebadać. Jest tutaj również jury, którego przewodniczącym jest pan Marek Majewski. Odbywa się konkurs piosenki szanty, piosenki żeglarskiej i turystycznej. Zostaną wyłonieni zwycięzcy. My postaramy się porozmawiać oczywiście z panem burmistrzem Leszkiem Wieruckim, z panem Stanisławem Urbanowskim, który jest jednym z organizatorów, koordynuje tutaj wszystkie działania na tej plaży myśliborskiej. Spróbujemy porozmawiać z panem Markiem Majewskim, z którymś z wykonawców tego festiwalu. Postaramy się oddać tą atmosferę, która tutaj w tej chwili panuje. Serdecznie Państwa zapraszamy na naszą relację.
rozmawiam z panem Stanisławem Urbanowskim, który jest jednym z organizatorów tego festiwalu z ramienia naszego urzędu. Wspaniała impreza, doskonała pogoda, trzeba przyznać, że mamy szczęście do tej pogody. Jak pan ocenia dotychczasowy przebieg festiwalu? No właśnie o tę pogodę najbardziej baliśmy się. Festiwal jest rozgrywany już po raz siódmy, jak panowie wiedzą. I wiosną zwróciła się do nas telewizja z prośbą o znalezienie możliwości zorganizowania w ramach jednej z naszych imprez właśnie tego programu Profilaktyka Zdrowie Lato 2009. I ponieważ wpisywało nam się akurat, wpisywały nam się te dwie imprezy, Festiwal Piosenki Żeglarskiej i Turystycznej, akurat z intencją tego programu, stąd akurat na dzisiaj żeśmy to wszystko zorganizowali. Myślę, że impreza jest świetna, ludzi jest więcej dzięki właśnie pogodzie. To jest wyjątkowy dzień dla naszego miasta, dla naszych mieszkańców, dlatego że w tym samym dniu rozpoczęły się regaty o Puchar Leonida Teligi. W tym samym dniu jest festiwal właśnie ten piosenki żeglarskiej, turystycznej. Jest tutaj Mamobus, gdzie panie w wieku 50-69 lat mogą sobie zrobić darmowe badania. Można sobie zmierzyć ciśnienie i jednocześnie jest telewizja szczecińska, która tutaj transmituje na żywo wszystkie wydarzenia, których jesteśmy świadkami. No czyli jednak dla urzędu to również jest bardzo ważne wydarzenie. No, urząd jest tylko od zrobienia pewnych rzeczy, od przygotowania organizacyjnie pewnych spraw, ale faktycznie to impreza jest dla ludzi, nie tyle dla urzędu, ile dla mieszkańców. I nie tylko mieszkańców, bo z tego co wiem, również spoza naszej gminy przyjechały tutaj osoby na ten festiwal. Czy były jakieś trudności w trakcie organizowania tego festiwalu? Jeżeli tak, to jakie? No, myślę, że trudności nie było, dlatego że nie pierwszy raz mamy telewizję tutaj szczecińską w Myślibożu, więc mam już pewne doświadczenie w tym względzie. No, zawsze jest trochę takich działań organizacyjnych wtedy, kiedy musimy wybrać konkretne tematy, konkretne osoby, które wystąpią na żywo. No ale chcieliśmy pokazać jak najlepiej. Pewne sprawy zostały nagrane w poniedziałek, bo była tutaj telewizja szczecińska i te felietony lecą również w ramach tego nagrania, a oprócz tego również te sprawy, które dzisiaj są i nagrania te, które dzisiaj dokonano. Także no, wiadomo, że są zawsze jakieś takie dodatkowe działania, które musimy zrobić, ale myślę, że już mamy pewne doświadczenie i nie mieliśmy z tym większego problemu. Proszę powiedzieć, jeżeli możemy wiedzieć, jakie osoby zostały wytypowane do tego, by rozmawiać z dziennikarzami telewizji szczecińskiej, bo nie ukrywajmy, że wizyta tej telewizji jest ogromną promocją dla naszego miasta i co za pośrednictwem tych relacji z telewizją szczecińską chcieliście tutaj przekazać z Myśliborza? No na pewno w czasie takiej relacji musiał wystąpić burmistrz i to było pierwsze wejście na żywo. Później były inne osoby, które mówiły o tym, co chcieliśmy pokazać, czym chcieliśmy się w jakimś sensie pochwalić. Więc niezależnie od tych wejść na żywo, również w tych nagraniach pozostałych pokazaliśmy m.in. naszą ofertę kulturalną, naszą ofertę sportową, naszą ofertę turystyczną, nasze działania inne, jak na przykład współpracę zagraniczną. Mówiliśmy również o pszczelniku i o historii lotników litewskich. Zastępca burmistrza mówił o sprawach ekologii, o energii odnawialnej. Także wszystkie te sprawy, które według nas były istotne, o wędkarze przed chwilą właśnie wystąpili. Więc myślę, że wszystkie te sprawy, które chcieliśmy pokazać, te, które powinny przyciągnąć do nas zarówno turystów, jak i ewentualnych inwestorów, no myślę, że pod tym względem zaprezentowaliśmy się dobrze. Czyli można powiedzieć, że od dzisiaj, od tego dnia atuty Myśliborza, naszego miasta są znane szerzej w całym naszym rejonie, tam gdzie nadaje telewizja szczecińska. Myślę, że to bardzo dobry pomysł na tą promocję i myślę, że wszystko na razie na to wygląda, wyszło tak jak trzeba. No ja myślę, że nie od dzisiaj jest znana ta oferta szerzej, bo staramy się promować niezależnie od audycji na żywo z telewizją szczecińską. Promujemy nasze walory na targach turystycznych. W tym roku byliśmy już w Katowicach, byliśmy już ze swoją ofertą w Warszawie, w Szczecinie również w ramach pikniku nad Odrą. Także od tej strony promocyjnej czynimy wiele działań po to, żeby nasz region, ziemia myśliborska i nasza oferta w bardzo szerokim zakresie była znana w Polsce i nie tylko w Polsce. Oby tak właśnie było. Serdecznie panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.